Dzień dobry, witajcie na kanale Na Koniec Dnia. Dzisiaj odcinek trochę bardziej statyczny, ale chciałbym wam opowiedzieć o samochodzie, który miałem okazję widzieć niedawno. Był w Warszawie, McLaren 620R. Zapraszam! Słuchajcie, jak wiecie, sytuacja nie jest trochę łatwa ze względu na koronawirusa. Musimy siedzieć w domach, musimy trochę ograniczyć działalność, nie za bardzo można wychodzić, jeździć i działać, ale nie przejmujemy się tym do końca, bo jest trochę filmów, które kończę montować. Mam nadzieję, że będę mógł je regularnie wrzucać, żebyście mogli nadrobić zaległości, obejrzeć wszystkie filmy, które wrzuciłem do tej pory, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to też koniecznie dajcie suba temu kanałowi, żeby widzieć wszystkie nowe filmy, które przychodzą. Dzisiaj przed wami McLaren 620R, czyli uliczna wersja torowego samochodu na bazie cywilnej wersji. Brzmi dość skomplikowanie, ale postaram się wam to szybko wytłumaczyć na tyle, co ja potrafię. Ale będzie też druga osoba, która wam opowie trochę więcej o samym samochodzie, o tym za chwilę. Czym jest 620R? To samochód w ramach Sport Series McLarena, czyli tej podstawowej półki McLarenów, gdzie mamy 540, najsłabszą, 570 w wersji GT i w wersji S. O samej 570 możecie zobaczyć mój film z czasu, kiedy nią jeździłem, link w opisie. Na bazie 570 mamy zbudowaną wersję całkowicie torową w klasie GT4 i na bazie tej wersji torowej w klasie GT4 możemy kupić cywilną uliczną wersję, czyli 620R. 600LT jest jeszcze gdzie indziej w tej całej gamie zmontowane. Czyli 620R efektywnie jest tak naprawdę ucywilizowaną wyścigówką z homologacją drogową, z dodatkowym światłem stopu i z kilkoma opcjami, które sprawiają, że to auto jednak może być traktowane jako całkowicie cywilny samochód. Więcej o samym samochodzie opowie wam nie kto inny jak sam Maksymilian Fus. Zapraszam! Dwa słowa o samych osiągach czy statystykach. Silnik 3,8 litra V8, podwójnie doładowane, bazowo takie same jak w 570, 620 koni, czyli najmocniejszy ze Sport Series, o 20 koni mocniejszy niż 600LT. 620 Nm, 0-100 poniżej 3 sekund, 0-200 8,1 sekundy, Vmax 322 km na godzinę. Jeżeli chodzi o wyposażenie, no to tutaj samochód jest bardzo dobrze wyposażony w rzeczy, bym powiedział, dogodne do tak jak w innych modelach mamy, czyli raczej do użytku na co dzień, czy to nawigacja, czy to klimatyzacja, chociaż myślę, że przy wyścigach takich amatorskich też może się przydać, ale na przykład system nagłośnienia. W standardzie tego nie ma, jest ładnie zaszczepione aluminium, więc to troszeczkę można jeszcze ten samochód, że tak powiem, odchudzić lub zrobić go jeszcze bardziej, że tak powiem, użytkowym, jeżeli chodzi o to. 620R to jest zdecydowanie samochód dla kogoś, kto chce się podszkolić, ma już umiejętności i będzie używał go na torze. Jest skierowany do 350 klientów, tyle samochodów zostanie wyprodukowane, to jest 9. sztuka. Myślę, że już gdzieś tam raczej te alokacje produkcyjne są zapełnione. Jest bardzo duży procent klientów w Europie i na świecie, którzy po prostu używają tych aut na torze.
McLaren zachęca, McLaren sam organizuje bardzo dużo eventów torowych właśnie dla, przede wszystkim dla posiadaczy, a nie, nie tylko dla tych, co że tak powiem chcą. Można się zapisać, można zacząć swoją przygodę od takiego samochodu, natomiast no, tutaj wyszli z taką inicjatywą, żeby też klient mógł po prostu posiadać takie auto. To jeszcze takie pytanie. Jest 570, jest 600 LT. To czemu to? Czemu ktoś chce 620? Znowu dalej, pchanie tego wszystkiego, tej granicy, przesuwanie jeszcze bardziej. McLaren jest dosyć przyjazny, jeżeli chodzi o naukę tak naprawdę, jeżeli chodzi o z tego typu pojazdem, czyli z pojazdem po prostu bardzo posiadającym świetne osiągi, świetną przyczepność. Te wszystkie rzeczy, które są potrzebne na torze. Natomiast różnica jest gigantyczna. To jest samochód stricte skierowany na tor. Tym autem zrobimy i to, więc jest zdecydowanie bardziej użytkowy na co dzień, a wcale widać na przykład po tym samochodzie nie musi tak zwyczajnie wyglądać. Więc tak, między samochodami jest dosyć spora różnica. Zdecydowanie skierowany samochód dla tych, co chcą się szkolić, chcą przesuwać tą granicę jeszcze bardziej. Samochód jest do 600, porównując, jest jeszcze troszeczkę mocniejszy, mamy więcej mocy, odchudzony, zresztą widać we wnętrzu dużo paneli, przede wszystkim karbonowy. A możesz mi jeszcze dwa zdania o tym zawieszeniu powiedzieć, co jest w standardzie, co można w standardzie wrzucić? Oczywiście jest, tak jak mówiłem, czyli zawieszenie już gwintowane torowe, Olins. Natomiast jeżeli chodzi o tą specyfikację, to jest samochód, który posiada vehicle lift, czyli mamy praktycznie to samo zawieszenie co przy 600 LT, przy zachowaniu troszeczkę większej sztywności. To jeszcze taka sprawa konkretna. Czy można go kupić? Na tą chwilę dzisiaj. Tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o tą możliwość, patrząc po samochodach, które u mnie można zobaczyć, ciekawy wybór jest. Jeżeli chodzi o 620R, taki jeden samochód pojawi się w ciągu najbliższego miesiąca po prostu do sprzedaży. Będzie tutaj gościł w naszym salonie, będzie to nasze auto oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli chodzi o jakby późniejszą produkcję, czyli o kolejne auta, to już może być jakiś tam problem ze względu na to, że no jednak w Europie jest dosyć sporo klientów McLarena. Jaki jest poziom cenowy, poziom w porównaniu do 600 LT na przykład? Czy można to porównywać? Oczywiście, że tak, zawsze możemy. Jeżeli chodzi o poziom cenowy, samochód będzie troszeczkę droższy a tak to nie jest znacząca różnica. Wyrabiamy się oczywiście przed pułapem 300 tysięcy euro, więc stosunek tego performance'u co do ceny jest, uważam, że tutaj zachowany dosyć dobry. Słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o McLarena 620R. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek, mam nadzieję, że spodobał Wam się samochód. Dajcie znać w komentarzu, co o nim myślicie. Ja tymczasem siadam do montażu, montuję kolejne filmy i mam nadzieję, zobaczymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Koniecznie dajcie łapkę w górę dla tego odcinka, sprawdźcie inne filmy i koniecznie zostawcie subskrypcję. Do zobaczenia!